Powoli się ściemnia, a już za chwilę zacznie się wyjątkowa noc. Noc biologów, organizowana cyklicznie na Wydziale Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Wydarzenie jest adresowane do dzieci i młodzieży. Podczas licznych prelekcji, pokazów i laboratoriów będzie można dowiedzieć się, w jaki sposób rośliny wędrują po całym świecie, co znajduje się w środku truskawki oraz jak podróżować w głąb umysłu. Tylko dziś i aż do godziny 22. Szanowni Państwo, ponieważ zostałem poproszony o formalne otwarcie Nocy Biologów, nie będziemy czekali na pierwszą gwiazdę na niebie, ażeby Noc Biologów zainaugurować już teraz oficjalnie kolejną edycję, 13 już, uważam, Nocy Biologów uważam za otwartą. Właśnie przed chwilą rektor rozpoczął 13. edycję Nocy Biologów. Jest tutaj ponad 20 wydarzeń, a my idziemy właśnie zobaczyć kolejne. Ale trzeba się przycisnąć, bo widzicie, jest tutaj sporo ludzi. Bierzemy udział w doświadczeniu, w czasie którego młodzież za pomocą błękitu trypanu sprawdza żywotność komórek ludzkich. Komórki zostały wyhodowane in vitro. To chodźcie, zobaczymy, jak wygląda mózg człowieka. Przepraszam, czy to jest prawdziwa czaszka? Tak, prawdziwa czaszka, okay. Który jeszcze ma. Okej, teraz na czas próbuję ułożyć ludzki mózg. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Podejrzewam, że beznadziejnie, ale bądźmy dobrej myśli. Minuta 13, no? To już. Dobrze. Dzięki wielkie. Noc Biologów to wspólne przedsięwzięcie wydziałów biologicznych i przyrodniczych, polskich uniwersytetów i szkół wyższych, a także ogrodów botanicznych, które odbywa się tego samego dnia w niemal 40 miejscach w całej Polsce. W organizacji ważna jest także rola kół naukowych, których na Wydziale Biologii i Biotechnologii działa aż 8. Około 2000 okazów, od gąbek morskich po małpy człowiekokształtne. To czeka nas w Muzeum Zoologicznym, które zaraz zobaczymy. Chodźcie z nami. Powoli kończymy Noc Biologów, jesteśmy mega zmęczeni. Mieliśmy strasznie dużo wydarzeń, wystaw, pokazów i warsztatów. Zobaczymy to prawdopodobnie w następnym roku, a na razie do zobaczenia.